Cześć. Zaczęły się wakacje, więc czas na nową wyprawę rowerową. W tym roku wybrałem lubelskie. Lubelskie nie bez powodu. Można by powiedzieć, że oczywistym powodem jest to, że lubelskie jest po prostu przepiękne, bo ma i bardzo bogatą, ciekawą, różnorodną historię i również bardzo ciekawą przyrodę. Są tutaj dwa parki narodowe i 17 parków krajobrazowych. 17. To jest najwięcej ze wszystkich województw w całej Polsce, więc naprawdę jest tutaj co podziwiać. Ale lubelski dla mnie ma wymiar wyjątkowy, ponieważ jest to moja pierwsza mała ojczyzna. Tutaj się urodziłem, tutaj spędziłem prawie połowę swojego dotychczasowego życia, więc jest to dla mnie też powód taki, można by powiedzieć, sentymentalny. Tutaj studiowałem historię, archeologię, a więc jest tutaj wiele miejsc, które są mi bliskie, z którymi jestem związany w jakiś sposób emocjonalnie, aczkolwiek jest też sporo miejsc, których jeszcze nie byłem, a więc czas po prostu, żeby to nadrobić. A teraz jestem w Puławach, w parku przy Pałacu Książąt Czartoryskich. Pałacu zbudowanego przez księcia Adama Kazimierza Czartoryskiego, sławnego przywódcy familii, tego, który zresztą był w pewnym momencie uważany za kandydata do tronu polskiego. Co prawda, jak wiemy, nie został. Został wtedy królem polskim Stanisław August Poniatowski. Ale można by powiedzieć, że sławniejszą osobą, sławniejszą gospodynią pałacu w Puławach była księżna Izabela z Flemingów Czartoryska, która zresztą, co ciekawe, była kochanką tegoż króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, urodziła mu córkę Marię. Była też zresztą kochanką wielu innych znanych osobistości, między innymi ambasadora rosyjskiego Mikołaja Repnina, z którym miała syna, księcia Adama Jerzego Czartoryskiego. Tak, ponieważ mąż pani Izabeli uznał wszystkie dzieci, które księżna Izabela urodziła, dał im swoje nazwisko, mimo że doskonale zdawał sobie sprawę, że chyba nie zawsze jest ojcem tychże pociech. Na początek może rzut oka na pałac, a potem jeszcze kilka obiektów, które tutaj znajdują się na terenie parku. Gdy księżnej Izabeli Czartoryskiej miłosne amory już przeszły, a jednocześnie Polska straciła niepodległość, stała się ona gorącą patriotką. Owocem jej patriotycznych uniesień była świątynia Sybilii. Budynek, który właśnie jest za moimi plecami, spróbuję go pokazać w takiej okazałości. O, może teraz będzie troszeczkę lepiej widoczny. Wzorowany na świątyni Westy w Rzymie, który stał się takim, można by powiedzieć, Muzeum Pamiątek Narodowych. To było w ogóle pierwsze tego typu muzeum w Polsce. Jak widać, nadal można je zwiedzać, drzwi są otwarte, trzeba kupić bilet i można wejść. A tuż obok znajduje się inny obiekt, który też zawiera pamiątki narodowe, to domek gotycki. On jest tam gdzieś między drzewami, dokładnie nie widzę w tej chwili w kamerze, ale być może jest tam gdzieś widoczny.
No to wyrwałem się z puław. Przez parę kilometrów nic nie nagrywałem, a to dlatego, że jechałem drogą wojewódzką, więc tam nie bardzo było warunków do tego. Natomiast dojechałem już teraz do Gołębia, który jest ciekawy z powodu tak naprawdę dwóch obiektów. Pierwszy to jest kościół, zniesiony na początku XVII wieku przez kanclerza wielkiego koronnego Jerzego Solińskiego w stylu manierystycznym, z takimi bardzo charakterystycznymi wpływami niderlandzkimi, polegającymi na łączeniu czerwonej cegły z jasno tynkowanymi detalami. A tuż obok tegoż kościoła jest obiekt jeszcze bardziej wyjątkowy. Mianowicie jest to tak zwany dom loretański, który jest zbudowany na wzór, tak jak tradycji się przyjmuje, domu, w którym mieszkała święta rodzina. Podobny obiekt jest w Loreto we Włoszech i tutaj również na początku XVII wieku kanclerz Ossoliński wzniósł taką budowlę. Tutaj z kolei można zauważyć nie tylko wpływy renesansu niderlandzkiego, ale również wpływy twórczości Michała Anioła, zwłaszcza jeśli chodzi o rzeźby. Zaraz spróbuję pokazać z bliska kilka detali. Wieże kościelne, które tutaj widać, zostały dobudowane dopiero w XIX wieku. Budowniczowie jednak starali się zachować ten styl, także gdybym nie wiedział, to bym w ogóle się nie domyślił, że te wieże zostały zniesione później. Jedyną rzeczą, która się może rzucić w oczy, to, że wieże zostały dostawione do tej świątyni jakby krzywo. Nie są pobudowane pod kątem prostym, są lekko na ukos. Ale to widać dopiero z lotu ptaka. Natomiast gdy się stoi przed kościołem, to tego w ogóle nie widać. Thank you.
No to za mną kolejny odcinek jazdy dosyć ruchliwą drogą wojewódzką, ale mam nadzieję, że na dzisiaj to będzie już tyle po takich drogach. Jestem już w Dęblinie, w parku na tyłach rektoratu Szkoły Orląt, a zajechałem tutaj właściwie tylko w jednym celu, żeby zobaczyć stojącą na dziedzińcu rektoratu makietę polskiego myśliwca PZLP-11C. To jest co prawda tylko makieta, ale po pierwsze zrobiona bardzo ładnie, a po drugie do naszych czasów zachował się tylko jedyny egzemplarz samolotu PZLP-11C, który jest w muzeum w Krakowie. Tak się złożyło, że ja nie miałem okazji go zobaczyć, bo gdy byłem w muzeum, to akurat samolot był w remoncie, więc tutaj mam przynajmniej namiastkę tego, jak ta maszyna wyglądała. Jak już jestem w Dęblinie, to nie mogłem nie zajechać do Muzeum Sił Powietrznych. To jest całkiem nowe muzeum, ono powstało może 7-8 lat temu. Naprawdę, moim zdaniem, ekspozycja, która tutaj jest, jest wyjątkowa. Ja już tutaj kiedyś byłem i muszę przyznać, że bardzo mi się podobało. Natomiast to, co mnie martwi, to jest to, że te wszystkie samoloty stoją pod gołym niebem, bo te warunki atmosferyczne na pewno im nie służą. Może jednak z biegiem czasu znajdą się pieniądze, żeby co cenniejsze eksponaty również znalazły się pod dachem. Do tej pory tylko kilka samolotów jest w hangarze, cała reszta niestety się nie mieści. Może powstaną następne hangary. No na pewno warto tutaj przyjechać i to wszystko zobaczyć, zwłaszcza osoby, które interesują się lotnictwem, militariami szeroko rozumianymi, to na pewno tutaj znajdą coś dla siebie. Ja do tej pory z Puław jechałem na północ wzdłuż Wisły, a teraz będę skręcać na wschód. Będę jechał wzdłuż Wieprza aż do Jeziorzem. Mniej więcej 30 km wzdłuż Wieprza, doliną Wieprza. Przede wszystkim nie będę już jechał uczęszczaną
drogą, więc będzie spokojniej, będzie więcej czasu, żeby troszeczkę pofilmować. No to w drogę. Teraz się bardzo fajnie jechało. Jest ciepło. Wiatr właściwie jest niezauważalny. Nie przeszkadzał mi przede wszystkim. Tak chyba kilkanaście kilometrów jechałem bez przerwy. Tylko zatrzymywałem się, żeby się upewnić, czy dobrze jadę. I to wszystko. No ale w końcu trzeba się zatrzymać, żeby coś zjeść. Robi się kasza. I do kaszy coś tam jeszcze będzie. Także obiad i później wzmocniony będę mógł jechać dalej. Bardzo liczyłem na ładne krajobrazy po drodze. Na razie się zawiodłem, mimo że przez pewien moment przejeżdżałem bardzo blisko Wieprza, ale niestety do rzeki nie było dostępu. Wzdłuż brzegu rosły jakieś krzaczory, chaszcze. Nie dało się nawet dobrze rzeki zobaczyć, nie mówiąc o tym, żeby tam dojść. Samochód pojechał, trochę pohałasował. A ja tradycyjnie zatrzymałem się na gotowanie na przystanku autobusowym, bo to jest w sumie jednak najlepsze takie miejsce, żeby sobie w miarę normalnie usiąść, postawić naczynia, ugotować, zjeść. Mimo że nie zawsze jest tutaj zbyt czysto. Tutaj też nie jest. Taki folklor. Leżące nad Wieprzem jeziorzany kiedyś nazywały się zupełnie inaczej. Nazywały się mianowicie Wysobyki. I tak było aż do lat 60., dopóki jakiemuś urzędnikowi nie przyszło do głowy, że ta nazwa jest obraźliwa. Także w ten sposób z Wysobyk zrobiły się jeziorzany, chociaż jak tak popatrzeć, to przecież tutaj nie ma żadnych jezior. Tu jest rzeka, w dolinie są też stawy hodowlane, ale jezior nie ma. Także wymyślono taką nazwę, przyjęła się i tak już zostało. Jeziorzany. Specyfiką jeziorzan było też to, że tutaj na tych łąkach nad Wieprzem pasły się wszystkie krowy z całej wsi. Na wspólnym takim pastwisku. Milnowoje tylko pastuch,
Wieczorem krowy były odprowadzane do domów. Każda krowa wiedziała, dokąd ma pójść. Gospodarz czekał już przy bramie. Krowy sobie grzecznie wchodziły. Dzisiaj, jak widać, te pastwiska są puste. Niestety nikomu się nie opłaca hodować pojedynczych krówek. Okej, na dzisiaj już będę kończył swoje opowiadanie. Do miejsca noclegu zostało mi około 10 km, a dzisiaj nocuję w swoim domu rodzinnym. Także już tam mama na mnie czeka. No i jutro ruszam dalej. Na dzisiaj to już tyle. Do zobaczenia jutro.